11 listopada, czyli w najbliższą środę, mijają 102 lata, kiedy to Polska, nasza ojczyzna, po 123 latach niewoli, odzyskała wolność, niepodległość. I my dzisiaj spotkaliśmy się w hołdzie niepodległości. Zapewne zastanawiacie się, co tutaj, dlaczego ta świeca i co ona tutaj robi. Otóż jest to świeca niepodległości, którą dawno temu, w XIX wieku, Polakom podarował papież Pius IX z życzeniami, by zapalono ją dopiero wówczas, gdy nasza ojczyzna będzie wolna. Do tego czasu świeca przechowywana była w Rzymie. Dopiero w 1920 roku została przywieziona z Watykanu do Warszawy i zapalona na znak tego, że ojczyzna nasza wolność odzyskała. Świeca przez lata okupacji niemieckiej i czasy PRL-u była przechowywana w seminarium duchownym w Warszawie, a od lat 80. wystawiona w gablocie przy ołtarzu w kościele na krakowskim przedmieściu. Po raz pierwszy po blisko 100 latach 3 czerwca 2018 roku w 11 święto Dziękczynienia została zapalona w świątyni Opatrzności Bożej przez prezydenta pana Andrzeja Dudę na znak wolności i niepodległości Polski. Niech uroczystość dzisiejszą uświetni ta właśnie świeca niepodległości, którą zapalimy w naszych domach 11 listopada o godzinie 19:18. Proszę wszystkich o powstanie, a pana dyrektora o zapalenie świecy. Thank you.
piękne recytacje wierszy i śpiewanie piosenek. Myślę, że te dzisiejsze obchody będziemy pamiętać, że 123 lata byliśmy pod zaborami, byliśmy w niewoli, a 102 lata temu uzyskaliśmy tę niepodległość. I szanujmy ją, cieszmy się nią i kultywujmy w swoim domu, tak jak przed chwilą powiedziała pani Dorota. Pamiętajmy o pierwszej muflach. Nie będziemy przez cały tydzień się widzieć. W przyszłym tygodniu mamy wolne, a więc pamiętajcie, aby w waszych domach ten patriotyzm w dzisiejszej uroczystości został przeniesiony. Udekorujcie swoje domy, balkony, flagami i życzę wam wszystkiego dobrego. I dziękuję bardzo za tak piękną lekcję historii, którą dzisiaj zaprezentowaliście. Dziękujemy bardzo.